Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA nie boi się trudnych tematów i za sprawą zaproszonej artystki Ewy Cieniak chce wzbudzić dyskusję o depresji. Multimedialny projekt Czerwona Nitka to prezentacja wielu różnych oblicz jednej z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Zapraszam serdecznie do Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA już w piątek, 24 maja o godzinie 18. Otwieramy wystawę pod tytułem Czerwona Nitka. Wystawa Ewy Cieniak, artystki, która posługuje się głównym medium, jakim posługuje się, jest haft wielkoformatowy oraz instalacja. Wystawa tak naprawdę porusza bardzo delikatny temat doświadczenia depresji. Do projektu zostały zaproszone rozmówczynie, bohaterki, które przedstawiają swoje historie. Artystka w swojej prezentacji posługuje się wieloma środkami wyrazu. Punktem wyjścia do wystawy są nagrania rozmów z bohaterkami, które opowiadają o swoich doświadczeniach w mierzeniu się na co dzień z chorobą. Ich wizerunki możemy oglądać na wieloformatowych pracach hafciarskich wykonanych czerwoną nitką na płótnach z firanek. Wykorzystałam medium haftu, więc w jakiś sposób przynależy do haftu. Natomiast wydaje mi się, że wykracza jednak poza to, ponieważ oprócz haftu, oprócz portretów wyhaftowanych na firankach, co też jest, wydaje mi się, niezwykłe, i dużych projektów w skali tego haftu, który raczej myślimy, że mieści się na tamborku albo gdzieś tam w rękach, jakby mieścimy i pracujemy nad tym, a tutaj ta skala tych portretów jednak przekracza takie wyobrażenie typowe, to chociażby z tego powodu to gdzieś wychodzi poza to. No ale oprócz haftu jest tutaj także instalacja w ramach wystawy, którą przygotowujemy teraz, a będzie do obejrzenia już za chwilę z włóczki czerwonej, z czerwonej nitki tej tytułowej. Będą też nagrania wideo, rozmów z bohaterkami projektu, co no, jest mega ważną jakby z mojego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia jakby tematu podjętego, czyli depresji, to, że mamy tutaj obecność 7 kobiet, które zdecydowały się, zgodziły się być w tym projekcie, opowiedzieć o swoich historiach. Tytułowa Czerwona Nitka jest metaforą empatycznego słuchania, nicią porozumienia między bohaterkami a artystką, która wysłuchuje historii i stara się je zmaterializować w swoich pracach. Tutaj mamy w ogóle jakąś taką niezwykłą sytuację w moim rozumieniu, że te kobiety nie tylko opowiadają jednej osobie, tutaj akurat w ramach tego projektu mnie, czasem to są rozmowy jakby innego typu z przyjaciółmi bądź z psychoterapeutką, psychoterapeutą, ale rozmawiają i jakby obnażają się, opowiadają, otwierają na no, bardzo szeroką publiczność. Więc to jest jakby ten moment początkowy bycia w punkcie no, jakiegoś takiego trudnego do wyjścia. Ja nie mówię, że to jakby teraz już jest łatwo, ale że to jest ogromna praca i ogromne jakby wysiłek włożony w to przez te kobiety, przez wszystkich, którzy doświadczają tych trudności związanych z depresją, że oni to jakby odbywają tę podróż. No a ja jestem tutaj takim towarzyszką, obecnością, osobą, która chce słuchać, która chce jakby zapisać też to doświadczenie wypowiadane przez te osoby. I jestem w jakimś tylko momencie tej podróży. No ale nadal jestem mega dumna, że one mnie do tej podróży, do tej obecności w tej podróży dopuściły. Artystka liczy, że goście wystawy poczują pełen wachlarz emocji, od empatycznego współczucia po radość z faktu, że nawet z ciężkich stanów chorobowych da się wyjść i normalnie funkcjonować. Celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na tę tematykę i potrzeby osób chorych, które często nie są w pełni rozumiane przez społeczeństwo, a nawet najbliższe otoczenie. To, co dostałam w trakcie tych rozmów, w trakcie procesu, w trakcie rozmów, haftowania, jest takie, że taka chęć właśnie, że te osoby potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Nie zawsze rady, znaczy na pewno nie rady, na pewno nie rady. Rada to jest ostatnią rzecz, którą należy dawać tym osobom, ale właśnie takie bycie, towarzyszenie, słuchanie, też zaufanie do mądrości tej osoby, która jest jakby w tym doświadczeniu, że tam są pokłady, w każdym z nas właściwie są pokłady, żeby sobie z tymi różnymi trudnościami radzić, ale oczywiście ta profesjonalna opieka, terapeuty, psychoterapeuty, psychoterapeutki, czasem psychiatry,
czasem wsparcie medyczne, ale też jakby otoczenie, osoby, które są bliskie, żeby się otwierały na właśnie bycie, nie zawsze jakby kompetentne właśnie podpowiadanie, co zrobić, ale takie, no innego słowa nie znajduję, ale właśnie empatyczne bycie i słuchanie. Wernisaż odbędzie się w Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej na terenie Starej Kopalni. Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychologicznego lub rozmowy z psychiatrą, mogą skorzystać ze specjalnych telefonów zaufania, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Numery telefonów znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.